Cześć! Dzisiaj test lampki Rock Bros RHL 1000 i RHL 1500. Dlaczego mam tutaj tylko jedną lampkę? Tego dowiecie się w dalszej części filmu. A dlaczego wybrałem taki model? Chciałem lampkę, która będzie po prostu służyła mi na takie na przykład jesienne czy wiosenne jazdy, gdzie dosłownie godzinę lub dwie jadę po zmroku, albo na przykład na takie całodniowe ultramaratony, gdzie kończę też po prostu po ciemku i na przykład godzinę czy dwie będę musiał jechać w ten sposób, ale nie potrzebuję też lampki, która będzie świeciła mi całą noc. Chciałem też, żeby miała odcięcie, żeby nie oślepiała kierowców. Ta tutaj ma taką funkcję, ma tak zbudowaną optykę i chciałem, żeby była dosyć mała, lekka i żebym mógł ją ukryć trochę na przykład pod kierownicą czy pod garminem, tak żeby nie była po prostu cały czas na wierzchu. Jeżeli chcecie przejść od razu do plusów, minusów albo do podsumowania, to przewincie sobie dalej. Film jest podzielony na rozdziały. Teraz będzie trochę nudnych danych o tej lampce. Jest wykonana z aluminium, waży 145 gramów, ma maksymalną moc 1000 lumenów. Bateria to ogniwo 21700 o pojemności 4500 mAh. Lampka ma poziom naładowania, ma odcięcie, tak jak wspominałem. Ma złącze USB typu C i można ją ładować w trakcie jazdy, ale wtedy ogranicza moc do tych dwóch najsłabszych trybów, czyli jest to albo 200, albo 400 lumenów jedynie. Jest wodoodporna i odporna na upadki i mocowana jest w systemie GoPro. W zestawie jest też taka obejma na kierownicę, którą można sobie, dzięki której można założyć lampkę i na kierownicy, i pod kierownicą. Można ją też wpiąć na przykład pod uchwyt od Garmina, jeżeli macie taki właśnie podwójny. Jeżeli chodzi o model 1500, to wygląda on praktycznie tak samo, jest minimalnie dłuższy, jest tam bateria 5000 mAh i jest też tutaj takie okienko, ponieważ lampka ma funkcję smart i może się, jest to po prostu czujnik światła, może dopasowywać się do tego, jak jest jasno na zewnątrz. Ten system smart działa całkiem dobrze. Próbowałem jeździć z nim właśnie w terenie zabudowanym, wtedy ta moc była ograniczona, gdy było światło z latarni, ale gdy tylko wjeżdżałem w takie zupełne ciemności, to robiło się jaśniej i lampka wtedy lepiej doświetlała drogę, aczkolwiek jest to dosyć czułe i tak naprawdę przy każdej mijanej latarni, gdy światło jest centralnie od góry, to ona wtedy lekko przygasa, potem znowu się robi jaśnie, więc trochę tak na dłuższą metę myślę, że to może być męczące dla wzroku. Jeżeli chodzi o tryby, w RHL-u 1000 jest tryb 1000 lumenów, 600, 400, 200 i tryb migający. W ten sposób to wygląda. W modelu 1500 jest tryb 1500, 600, 400, 200 i też tryb migający. Tutaj nie ma tej funkcji z czujnikiem światła. Lampka nie ma też opcji ładowania i oddawania energii, czyli nie może służyć jako powerbank. Jeżeli chodzi o widoczność z boku, to tak jak możecie zobaczyć, jest to całkiem, może teraz tego nie będzie widać, lepiej zobaczycie to na przebitkach z jazdy nocnej, ale dzięki temu, że tutaj to szkiełko przednie jest dosyć grube, to lampkę widać też właśnie i od tyłu, i pod kątem 90 stopni. Tutaj jakby nie mam żadnych zastrzeżeń, jest też taka owiewka od góry, żeby nie oślepiała rowerzysty. Lampka ma też wbudowany tutaj w włącznik taki wskaźnik poziomu naładowania. Jest to po prostu kolorowa dioda. Jeżeli jest więcej niż pół baterii, to świeci na zielono, potem zaczyna migać, potem świeci na czerwono, potem miga na czerwono, miga jeszcze szybciej. W ten sposób wiadomo, ile mniej więcej zostało, chociaż nie jest to zbyt precyzyjny wskaźnik. Lampka ma też funkcję taką, że jest tu czujnik temperatury, jeżeli się zbytnio nagrzeje, to sama redukuje moc powyżej 70 stopni, a powyżej 100 stopni w ogóle się wyłącza.
Jeżeli chodzi o system mocowania, to w zestawie jest taki uchwyt, taka aluminiowa obejma, którą można założyć na kierownicę. Wtedy lampkę można przytwierdzić na górze, można ją przytwierdzić na dole. U mnie jest też opcja założenia jej tutaj do uchwytu na mostek, gdzie mam Garmina przyczepionego i wpinam ją sobie tutaj. Mogę ją też sobie wpiąć w miejsce Garmina. Co ciekawe, lampka ma też taką szynę i od góry i od dołu i ten uchwyt można sobie założyć właśnie na górę i na dół. Tutaj jest taka imbusowa śruba, którą wystarczy poluzować. Wyciąga się to wtedy, można wsunąć na przykład od drugiej strony, a blokuje się to poprzez po prostu dokręcenie tej imbusowej śruby, która dociska jakby uchwyt do lampki. Trzyma to bardzo pewnie. Jestem zaskoczony, że tak dobrze to siedzi, na żadnych dziurach, wybojach w ogóle się to nie rusza. Jakie są plusy tej lampki? Przede wszystkim jest to porządne wykonanie. Odcięcie. Rzeczywiście teraz tego nie zobaczycie, no bo albo świecę w obiektyw, albo świecę poniżej, ale generalnie rzeczywiście zobaczycie na przebitkach teraz, jak ta lampka świeci. No świeci w ten sposób, że to światło rzeczywiście pada na drogę. Ta wiązka światła jest po prostu skierowana na dół, nie jest rozproszona we wszystkich kierunkach, tak jak w takiej zwykłej lampce do jazdy właśnie raczej w terenie, czy w zwykłej latarce, gdzie jest taki kulisty snop światła i ta wiązka. Tutaj to odcięcie jest i to jest bardzo fajne, bo po prostu to światło też raz, że nie oślepia, dwa, że się nie marnuje. Oczywiście w jeździe terenowej lepsza będzie zwykła wiązka, ale to jest typowo pod rower szosowy, czy pod rower właśnie jakiś taki do miasta. Więc to jest super patent. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to w obu lampkach jest on całkiem przyzwoity, jak na tak małe rozmiary. W tej RHL1000 są to 2 godziny, 3, 4,5 i 9, 1000, 600, 400 i 200. Natomiast RHL1500 świeci przez odpowiednio 2 godziny, 3,5, 6 albo 10 dla trybów 1500, 600, 400 i 200. Plusy tych lampek to odcięcie i to, że nie oślepiają innych uczestników ruchu. Małe rozmiary, aluminiowa, solidna obudowa, wodoodporność. System mocowania tutaj mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo po pierwsze siedzi to bardzo pewnie. Po drugie, tak naprawdę fabrycznie są trzy opcje, czyli na kierownicy, pod kierownicą, pod garminem. Ale można to też mocować właśnie do jakichś uchwytów, które już mamy. Więc to jest też super sprawa, to mi się bardzo podoba, bo w większości lampek tak naprawdę jest tylko jedna opcja, czyli zamocowanie jej na kierownicy i wtedy jest bardzo, że tak powiem, widoczna. No ale nie każdemu się to podoba, tutaj można ją trochę ukryć i to jest super patent. Myślę, że czasy pracy też można tutaj zaliczyć na plus, bo jak na tak małe rozmiary i na dość dużą moc, to ta lampka świeci całkiem przyzwoicie długo. Jest też to USB typu C, jest możliwość ładowania, więc tak naprawdę same plusy. Jest też dobre to, że lampka nie jest jakoś przesadnie droga w porównaniu do konkurencji. Model 1500 kosztuje około 180 zł, natomiast model 1000 kosztuje około 125 zł, tak jak dzisiaj rano patrzyłem. Linki do jakichś takich najlepszych ofert znajdziecie standardowo w opisie do filmu. Więc do tej pory można powiedzieć, że są same plusy tej lampki. A jakie są minusy i dlaczego mam tutaj tylko jedną? Lampka się przegrzewa. Tak naprawdę to jest mój jedyny zarzut do niej, bo świeci świetnie, tak jak możecie teraz sobie zobaczyć w przebitkach. Nagrywałem to w różnych miejscach, możecie też zobaczyć porównanie z moim Actronikiem, czyli lampką do takiej jazdy całonocnej z wymiennymi akumulatorami. No, świeci super, wygląda dobrze, świetnie wykonana, ale po prostu się przegrzewa. Problem dotyczy najmocniejszego trybu. Ta konstrukcja z tym odgłośnikiem wymaga zamocowania diody tutaj jakby od góry. Ona jest w tym miejscu, nie jest jakby w środku, tak jak w większości lampek, tylko jest tutaj.
i ewidentnie czuć, że po dłuższej pracy typu 15, 10, 15, 20 minut tutaj góra lampki robi się bardzo gorąca, aż parzy i cała lampka się od tego nagrzewa. Efekt jest taki, że po mniej więcej właśnie 10, 15, 20 minutach, zależnie od tego, czy jedziemy cały czas, czy jest chłodniej, czy jest cieplej, czy staniemy na skrzyżowaniu, nie daj Boże, wtedy lampka po prostu redukuje moc, bo osiąga te swoje 70 stopni, tu jest czujnik temperatury, i przełącza się w słabszy tryb. No, efekt tego jest taki, że no, ten tryb najmocniejszy, albo te 1500, albo te 1000 lumenów, tak naprawdę można traktować tylko jako takie światła długie na chwilę, bo lampka po prostu nie jest w stanie pracować w tym trybie przez dłuższy czas. W trybie tym słabszym, ten 600 lumenów, czas pracy jest już taki, jak deklaruje producent mniej więcej, bo sprawdzałem, lampka świeci przez 3 godziny, nie grzeje się, jest ok. Ale w trybie najmocniejszym ani jeden, ani drugi model nie jest w stanie pracować przez deklarowane 2 godziny, bo tak naprawdę po 20 minutach się wyłącza. Jeździłem z nią właśnie po ciemku niedawno i próbowałem jakby wymusić ten tryb najmocniejszy, czyli jak się zmniejsza, włączałem znowu ten mocniejszy i tak dalej, no to w ten sposób po 40 minutach lampka już była rozładowana i wydaje mi się, że przez to, że się przegrzewa, no to ten czas 2 godzin jest w ogóle nie do osiągnięcia, bo tutaj ta wydajność jest zbyt mała, żeby ona przez tyle czasu pracowała. A dlaczego mam tylko jedną już w ręku? No ponieważ kupiłem sobie model 1500 i jak się okazało, że się przegrzewa, no to jeszcze zdążyłem nagrać parę ujęć, które też tutaj będziecie widzieli, ale no po prostu go reklamowałem i dostałem zwrot pieniędzy i w nadziei pomyślałem sobie, że tak, no okej, 1500 się przegrzewa, konstrukcja taka sama jest w modelu 1000, więc pewnie ten 1500 został po prostu trochę nienaturalnie podkręcony do takiej mocy. Jak kupię słabszy model, to na tych 1000 lumenach powinno być ok i nie powinna się przegrzewać. Niestety się myliłem i model 1000 lumenowy też się przegrzewa. Także tą lampkę no, najprawdopodobniej też zwrócę, bo to nie spełnia moich oczekiwań. Ale tutaj zastrzeżenie, bo z tego co obserwuję, bardzo dużo ludzi na przykład na ultramaratonach czy na jakichś takich nocnych jazdach jeździ w jakichś średnich albo słabych trybach tych swoich lampek, po prostu żeby im wystarczyły na całą noc. Także jeżeli używacie lampki w ten sposób, że kupujecie mocniejszą, ale potem i tak jeździcie na przykład na 50% mocy, no to ta lampka jest godna polecenia, bo nie będziecie mieli w ogóle problemu z przegrzewaniem, a tryb najmocniejszy użyjecie sobie na przykład na jakimś szybkim zjeździe tylko na chwilę. Albo jeżeli na przykład jeździcie do pracy czy po mieście, no to wtedy tryb najmocniejszy też nie będzie konieczny. Użyjecie go prawdopodobnie tylko na przykład w jakimś ciemnym parku przez chwilę, żeby sobie porządnie doświetlić, a na oświetlonych ulicach on nie jest potrzebny, więc w takim wypadku ta lampka też jest dla Was super. No ale ja tutaj wyszedłem z trochę innego założenia. Po pierwsze, no miała to być lampka do szosówki, którą raczej po mieście jeżdżę dosyć rzadko. Jak jadę po ciemku, to właśnie jest to gdzieś już za miastem, jeżdżę w ciemnościach zupełnych. No i chcę, żeby ona mocno świeciła. A po drugie, no ja wychodzę też właśnie z takiego założenia, że lampka powinna dawać pełną moc. Zwłaszcza jeżeli to nie jest jakaś super mocna lampka. Ja po prostu lubię widzieć dobrze, gdzie jadę, nie lubię w jakimś takim półmroku jeździć. Oczywiście, gdybym miał lampkę jakąś Lupin albo Supernowe, które mają 3800 lumenów na przykład, albo Ketaya, który ma 6000, prawdopodobnie też bym nie jeździł w najmocniejszym trybie cały czas, bo tego światła byłoby po prostu za dużo, ale to nie jest aż tak mocna lampka, jak dla mnie przynajmniej, żeby jeździć w słabszym trybie. No, dlatego to ją trochę dyskwalifikuje, bo miała być to lampka właśnie na zakończenie jakiegoś wyścigu, na jakieś zakończenie jakiegoś treningu jesienią, gdzie godzinkę, dwie pojadę już po zmroku, szybko, po szosie, gdzie chcę po prostu dobrze widzieć drogę, no ale ona się przegrzewa, niezależnie czy ten słabszy, czy ten mocniejszy model,
de facto te 1000 czy 1500 lumenów jest nie do użycia, do dyspozycji zostaje tylko 600. A w trybie 600 lumenów no już aż tak bardzo jasno nie jest. Jasne, nadal ma te swoje plusy, czyli dobry system mocowania, odbłyśnik taki, że nie oślepia aut i kierowców, i rowerzystów, solidne wykonanie, więc to wszystko jest tutaj na plus. No ale niestety to przegrzewanie się dla mnie tą lampkę dyskwalifikuje. Jeżeli ten film będzie dla Was pomocny, to będę wdzięczny za zostawienie lajka, za kliknięcie subskrypcji. Podsumowując, lampka jak dla mnie zaskakująco dobra pod wieloma względami, świetny system mocowania, odbłyśnik. Jest bardzo mało lampek na rynku, które mają rzeczywiście taki porządny odbłyśnik, dzięki któremu one nie oślepiają kierowców. To na palcach jednej ręki można takie lampki policzyć, więc to jest super. No wszystko jest tutaj na plus poza tym przegrzewaniem się, ale mówię, to już zależy bardzo, to jest bardzo indywidualna rzecz. Jeżeli nie używacie, nie zakładacie jazdy w najmocniejszym trybie przez cały czas, no to ta lampka będzie dla Was jak najbardziej w porządku. Napiszcie, czy mieliście może z nią do czynienia, czy też Wam się przegrzewała w najmocniejszym trybie, czy nie. Czy polecacie jakiś jeszcze inny model, może też z odcinką, bo to jest naprawdę ciężko znaleźć. Ja znalazłem ostatnio parę takich lampek, na przykład Naka Road, ale to jest już drogi sprzęt straszliwie. Jest też Outbound Detour, taka amerykańska lampka, ale to wszystko są już lampki w okolicach 1000 zł, więc to też jest bardzo drogi sprzęt, a takie z odcinką, no to jest mniejszość. Jest też Prox Aero F3, które już widzieliście na moim kanale, on też ma taką optykę, że rzeczywiście nie razi na lona, ma tylko 400 lumenów. Jest sporo takich lampek, które mają tak zwane soft odcięcie, już nawet nie wiem jak to się dokładnie nazywa, mają po prostu na tej szybce z przodu takie jakby pionowe jakieś nacięcia, jakby taki matową taką powierzchnię, która ma trochę redukować ten efekt oślepiania, ale to też nie jest tak, że one nie oślepiają zupełnie, to jest troszeczkę tylko taka jakby przysłona, ale to też nie rozwiązuje do końca problemu. Więc dajcie znać, czy znacie jakieś takie lampki powiedzmy do 200-300 zł z odcięciem prawdziwym, z takim odbłyśnikiem, który, no jak w samochodzie, który powoduje, że lampka świeci jakby poziomo, powyżej pewnego poziomu w ogóle światła nie ma. Jestem ciekaw, czy coś takiego może kiedyś wykopaliście. Wiem, że Lumintop ma taką opcję, czyli ta bardzo znana lampka. Ale ona ma po pierwsze chyba maksymalnie 850 lumenów, a po drugie jest to tak naprawdę z kształtu latarka taka ręczna z, po prostu z uchwytem na rower, więc no mi to też tak do końca na przykład nie pasuje. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej lampce, czy Wam się podoba, czy nie, czy mieliście z nią do czynienia, czy też Wam się w najmocniejszym trybie na dłuższą metę przegrzewała, czy niekoniecznie. W następnym odcinku będzie test kolejnej ciekawej i niedrogiej lampki, także koniecznie zajrzyjcie na kanał za jakiś czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.